Ponad 30 tysięcy osób podpisało się już pod petycją do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, domagającą się odwołania dyrektora Teatru Powszechnego. Apel dotyczy bluźnierczego spektaklu Klątwa, który miał premierę 18 lutego na tej scenie. Tymczasem autorzy spektaklu nie zamierzają nikogo przepraszać. Paweł Sztarbowski, wicedyrektor Teatru Powszechnego, powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej wprost: Klątwa nie jest przeciwko religii, tylko przeciwko instytucji Kościoła katolickiego. Przeciwko jego zakłamaniu, hipokryzji i temu, że pod płaszczykiem pielęgnowania wartości duchowych realizuje swoją agendę polityczną, jaką jest dzierżenie władzy w naszym kraju. Jest często w tym dążeniu bezczelny i prymitywny. Bluźnierczy spektakl wywołał zdecydowaną reakcję zarówno ze strony wiernych, jak i przedstawicieli hierarchii kościelnej i Episkopatu Polski. Nie zasłaniajcie się, twórcy tego spektaklu, obłudnym prawem do artystycznej wolności i przyzwoleniem na każdą prowokację i bluźnierstwo, rzekome prawo artystycznej wyobraźni. Wolność twórcza kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka, kiedy się go poniża, obraża, poniża się jego godność i wszystkie wartości z tym związane, to co święte, co ważne, co formuje życie. Ten bluźnierczy i nihilistyczny atak wymierzony został w polską wspólnotę wiary, wartości, które Polskę stanowią, za które oddawali życie Polacy, w tym żołnierze wyklęci. My jako katolicy mamy to, czego osoby niewierzące nie mają, czyli mamy modlitwę. I dlatego w duchu ewangelicznym modlimy się również za tych, którzy nas obrażają. I to jest podejście ewangeliczne, które spełnia się w słowach: zło dobrym zwyciężaj. W całej Polsce odbywają się nabożeństwa przebłagalne za akt bluźnierstwa. W diecezji kieleckiej biskup Jan Piotrowski zachęca wiernych do odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia w tej intencji. W klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie trwa 40-godzinne nabożeństwo, które jest bezpośrednim modlitewnym przygotowaniem do Wielkiego Postu, ale również przebłaganiem za profanację wizerunku świętego Jana Pawła II. Wierni modlą się o przebaczenie dla autorów i aktorów bluźnierczego przedstawienia. W tym roku w tej adoracji, w tej modlitwie przebłagalnej również uwzględniamy przebłaganie za grzechy, za zniewagi, za bluźnierstwa, a jedną z takich bardzo przykrych sytuacji, które bardzo zabolały wiernych, była sztuka i głośna sprawa niedawnej sztuki Klątwa wystawianej w Warszawskim Teatrze Powszechnym. Stąd my też włączamy się tutaj i na pewno wielu wiernych podejmuje ten aspekt wynagradzania za tego typu zniewagi, bluźnierstwa, za porywanie się na rzeczy najświętsze dla nas, ludzi wierzących. Przedstawienie Klątwa to nie pierwszy spektakl obrażający uczucia religijne katolików. W 2014 roku dopiero po protestach wiernych i hierarchów Kościoła katolickiego w większości miast w Polsce odwołano spektakl Golgota Piknik, znieważający Jezusa Chrystusa. Gdyby tego typu przedsięwzięcia i skandale spotykały się z reakcją religijną, czyli to, co zaleca Kościół, modlitwa, ekspiacja, tłumaczenie, dlaczego to jest zło, dlaczego jesteśmy krzywdzeni, być może nawet zwrócenie się bezpośrednio do tych aktorów, list, którym by się wyjaśniało, co oni tak naprawdę zrobili, według mnie miałoby o wiele większy skutek i nie dawałoby im takiej broni, że oto właśnie walczymy o wolność słowa. Przy okazji skandali towarzyszących pseudoartystycznym przedstawieniom w rodzaju Golgota Piknik czy Klątwa często słychać głosy, że powinno się je zignorować, bo głośne protesty zapewniają im tylko promocję. Wydaje się jednak, że w tej sprawie to raczej brak reakcji ośmiela skandalistów do kolejnych ekscesów. Rafał Potocki, Telewizja Republika.